Witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj u pana Eugeniusza Derewlanego, ikony, że tak powiem. Przychodzimy z fajną wiadomością, bo jest nowy produkt, macerat Derewlanego. Także oddaję głos panu, siądziemy sobie na ławeczkę i trochę pan poopowiada, co to za specyfika. Ja owego czasu kompozycję tego zrobiłem, już z dokładnością nie pamiętam, ale to jest grubo ponad 20 lat, może około 30 lat. I to się sprawdziło u mnie i nie tylko u mnie, u wielu hodowców w Polsce, ci, którzy się z tego korzystali, z tej podpowiedzi, niesamowicie się sprawdziło. I u hodowców za granicą, bo to i w Kanadzie tam hodowca do mnie dzwonił, z Stanów Zjednoczonych, z Chicago, Irlandia, Norwegia, Niemcy, Litwa, Słowacja, tutaj Czesi, ale w Polsce dużo hodowców. Dlaczego ja akurat sięgnąłem po takie produkty pochodzenia naturalnego? Od jakiegoś czasu, to wcześniej wszystko się działo, zauważyłem, że chemia, czy produkty chemicznego pochodzenia, a jeszcze jak się tam zdarzy, a hodowcy mają tendencję do tego, że lubią przesadzać, że jak producent przykładowo wskazuje, czy zaleca, przykładowo 5 gram na coś, no to hodowca od razu 10 gram, 15, bo myślę, jak więcej da, to od razu będzie mistrzem Polski albo mistrzem olimpijskim. A to tak nie, to się tak nie tego, nie kręci i nie daje. Jest tendencja wśród medycyny ludzkiej, ale także weterynaryjnej, powrotu do naturalnych rzeczy. Bo chemia na wielu gojemnikach wywarła bardzo negatywne piętno. Po prostu niektóre gojemniki zostały zdziesiątkowane przez chemię. A ja w tym kierunku zacząłem iść. Zresztą to była moja jakaś taka... Od dziecinnych lat w zasadzie mnie to interesowało. Dużo czytałem na ten temat. Zawsze korzystałem z pomocy naturalnych rzeczy. Zioła, inne takie naturalne rzeczy tego. A ta kompozycja... Owego czasu zacząłem to tak ze sobą komponować. W skład wchodzi 15 produktów pochodzenia naturalnego. No te produkty są, to jest taka kompozycja, można oczywiście wszystkiego dodać, można większą ilość, bo ja to tak skomponowałem akurat po kilogramie, po litrze i tak dalej, to jest taka kompozycja. Jeśli ktoś ma na przykład dużo gołębi, to z każdej propozycji składu może zrobić 3 albo 5 kg. I ten też będzie miał gar cały, tak? No ale to są duże hodowle, które mają tam z 1000 gołębi, może więcej i tak dalej. Ja uważam, zresztą nie tylko ja, ale to koledzy hodowcy, że produkt ten, tam gdzie chemia niewiele pomagała, ten produkt się sprawdzał. Dzwonili do mnie hodowcy tacy, którzy już ręce im opadały przy prowadzeniu dwóch, między innymi także lekarzy weterynarii. Na chemii doprowadzili się do takiego stanu rzeczy, że po prostu już nie wiedzieli, co dalej mają robić. I w ostateczności tam ktoś im tam podpowiedział, żeby do mnie zadzwonili. Ja mówię, żeby jak mi to powiedzieli, co oni dają tam, powiedzmy, tym gołębiom, to pierwsze mi się nasuwało takie pytanie, czego oni nie dają i czy te gołębie w ogóle żyją jeszcze. Więc zawsze tym hodowcom mówiłem, żeby się wycofali z tych rzeczy. Podałem im to. Przez tydzień podawania non-stop gołębie się oczyszczały. Organizmy po prostu, organy wewnętrzne, z tym, że zdarzały się przypadki takie, że niektóre gołębie były tak daleko posunięte, już wyniszczone miały organy wewnętrzne, że nie szło ich już po prostu zregenerować, uratować, trzeba było usunąć. Niestety. Niewiele, ale zdarzało się, po 3-4 gołębie trzeba było usunąć. A po miesiącu czasu podawania tego,
hodowcy po tym jak dzwonili, mówią, że nie poznają swoich gołębi. Mówią, że mówi, to jest niemożliwe, mówi, gołębie z większą ochotą latają, zaczęły się pokazywać lepsze wyniki lotowe, konkursów więcej. Jak hodowca wkładał przykładowo 60 gołębi na lot i robił 2, 3 lub 0 konkursów, a potem nagle zaczął robić z 60, 35, 45. Więc zaczęli hodowcy, no złośliwi tak zwani hodowcy, zaczęli podejrzewać, że oni coś kombinują. Ale jednak ta rzecz, ten produkt, ten macerat swoje zrobił. Korzyści wynikające ze stosowania maceratu drewnianego. Wzrost odporności. Właściwości przeciwbakteryjne. Zdrowe drogi oddechowe i układ krążeniowy. Utrzymanie właściwej wagi gołębia. Wsparcie układu pokarmowego. A w poszczególnych okresach, na jakie korzyści w poszczególnych okresach są właśnie tego maceratu? Właśnie odbudowa, pierzenie. Na organizm gołębie się fantastycznie pierzą. Dobrej jakości upierzenie wymieniają. W okresie na przykład hodowlanym piękne młode, zdrowe się chowają, okazałe, nie ma problemu. Ten produkt spełnia taką rolę, utrzymuje gołębie w kapitalnym zdrowiu. Jednocześnie ma bardzo duży wpływ na jakość i siłę układu immunologicznego. To znaczy utrzymuje, wzmacnia układ odpornościowy. A jak gołąb ma silny układ odpornościowy, daje sobie radę z jakimkolwiek tam drobnym schorzeniem. No bo w naturze, w przyrodzie zdarzają się różne tam powiedzmy czy choroby, czy jakieś tam stany zapalne tego, ale ten produkt ma wiele takich właściwości, sam w sobie ma dość silne właściwości aseptyczne, jednocześnie wnosi do organizmu gołębia. W tych produktach jest wiele witamin, mikroelementów, węglowodanów, białka najwyższej jakości. Jak to się podaje, niekoniecznie trzeba pchać się z innymi rzeczami, bo można przesadzić już. To jest taka mała bombka biologiczna. A jeżeli chodzi właśnie, skąd nazwa macerat w ogóle? No macerat, bo to taka forma akurat, nie ma taka breja. Tak się przeważnie mówi. Tak. Taka forma, ten macerat. Tak. On jest taki ma. Ja to zaraz spróbuję, żeby była, jak ja to przygotowuję hodowcom tam przy okazji to tego. Nie mam żadnych tam cudów. To są takie podstawowe wispumin, drożdże browarniane. I tu mam sok z aloesu, który w skład tego wchodzi, ale ja to pokażę, jak ja to brzegu, hodowcy potem będą ewentualnie widzieli, jak tego. Przed użyciem warto ładnie zamieszać. Tak, widzę, że tutaj koledzy zrobili dobrą robotę, bo piękna konsystencja, właśnie taka nie za gęsto, nie za rzadko. Bardzo ładnie, zawsze przed użyciem tak troszkę zamieszać. A jak się zdarzy, że nieraz jakaś partia będzie taka gęściejsza, to trochę soku z olesu dodać, zamieszać, rozcieńczyć i jest gotowe. Ja mam tutaj karmy około pi razy oko, tam kilogram, może trochę lepiej. Ja daję, z tego się nie strzela. Daję do tego ten macerat. I taką łyżką, ja to mówię taką kopyścią, biorę to dobrze zamieszam. Dobrze, na karmie to dobrze wymieszam, to tak, żeby to po prostu ziarno, karmę dla gołębi ładnie ten macerat pokrył. No. I dobrze jest odstawić sobie na 10-15 minut, niech tak troszeczkę to wsiąknie, tak jak to się mówi, tak z grubsza obeschnie i poczekać te parę minut. 10-15 minut.
A kiedy pan wpadł na pomysł, żeby takie coś zrobić? Ile lat już to? No to będzie już, to jest grubo ponad 20, ale około 30 lat. Bo to kiedyś też się zmagałem, tak jak większość hodowców, z różnymi takimi rzeczami. To kupowałem, tamto kupowałem. Dawałem gołębiom. Zamiast lepiej, to gorzej bywało. Widziałem, że coś jest nie tak. Te produkty, które tego więcej gołębiowi szkodzą, niż dodają jakiegoś zdrowia, witalności i tak dalej. Byłem jeszcze w ten czas znacznie młodszy, takim obserwatorem. Dokładnie obserwowałem gołębie. Widziałem, że coś jest nie tak. Przez podawanie tych niektórych produktów, takich z pochodzenia chemicznego, to nie było to. Te gołębie nie były takie, jak producent mówił, że będą po podaniu tych produktów. To było jakieś nieporozumienie. Troszkę tutaj nam tego, ale to nie szkodzi, żeby się nie obrócić. A komu, w jakiej hodowli najbardziej się sprawdzi ten macerat? Trudno mi dzisiaj wymieniać, bo tego jest tyle, że a nie chciałbym kogoś pominąć. Rozumiem. Bardzo dużo hodowli. I to takich hodowli, które kiedyś nawet miały problem z utrzymaniem zdrowotności, witalności tego. Po zaczęciu stosowania tego produktu, ich wyniki, zdrowotność gołębi, oni w pewnym momencie, ci ludzie, zapomnieli o chorobach gołębi. Oni mówią, panie Genio, to jest niemożliwe, ale mówi, ja w ostatnim czasie zapomniałem o chorobach. Mówi, wcześniej, mówi, jedna choroba zaczynała się, wyleczyłem, druga się znowu zaczynała i tak w koło. Mówi, teraz, mówi, nagle, mówi, skończyły się te takie permanentne choroby. A wspominał pan, że dzwonili do pana z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych. Rozwinąłby pan temat? Tak. Hodowcy kurnia, bo tych telefonów mnóstwo było. Miałem telefony jakieś z pochodzenia Pola, który powiedzmy gdzieś tam kiedyś wyjechał tego po polsku, tego z Kanady, Stanów Zjednoczonych, okolicy Chicago, też tam kurnia, z Norwegii. Hodowca Polak mówił, który pracował u Norwega tam jako tego, tak samo w Irlandii, w tym, w Niemczech, w paru miejscach. Niektórzy hodowcy nie mają cierpliwości. Dzwonią nieraz do mnie, no czy ja mam ten produkt gotowy? Ja mówię, nie, że ja tego nie produkuję, tam dla siebie to robię. To mi się sprawdziło, super wyniki były i gołębie kapitalne się w super zdrowiu tego. Ale tego nie produkuję. No oni by chcieli kupić. Oni by chcieli kupić. Ja mówię, nie mam. Ja to dla siebie tylko robię. A teraz tak się zrobiło, że koledzy z firmy Animus X postanowili to zacząć produkować. Oczywiście współpracy z panem Eugeniuszem. Oczywiście. Tu kolega. A takie jeszcze mam pytanko, może pokażemy, bo widzieliśmy też podobny macerat na internecie, tylko w plastiku. Może powiemy, czym się różni właśnie od plastiku a szkła, prawda? Tutaj mamy hermetyczne, fajne, zamykane. Osobiście uważam, że takiego rodzaju produkty powinny w szklanych opakowaniach być, tak, bo ja mam osobiście zaufania do plastikowych, tylko ja, ale też i firmy, które powiedzmy z tymi rzeczami mają do czynienia. Także dla ludzi. Mm-hmm. Coraz więcej się wycofują z tych plastikowych opakowań, wracają do szklanych. Osobiście uważam, że takiego rodzaju produkty powinny w szklanych opakowaniach być, tak, bo ja mam osobiście zaufania do plastikowych, tylko ja, ale też i firmy, które powiedzmy z tymi rzeczami mają do czynienia. Także dla ludzi. Mm-hmm. Coraz więcej się wycofują z tych plastikowych opakowań, wracają do szklanych. A jeżeli chodzi o podawanie, to jak to w tygodniu wychodzi? Ja tutaj kolegom nam tam gdzieś było na tym. Także wtorki, czwartki. Tak. Natomiast jeśli przychodzą te loty dalsze, tydzień się skraca, ściska, to już ten czas zacząć na przykład poniedziałek podać
i środę podać. Bo ja normalnie podaję to wtorek i czwartek, jak jest normalnie, kiedy w sobotę się wkłada, w niedzielę zlot. Jest cały tydzień. Ale jak ten tydzień się ściska, no to trzeba tam reagować na to. Powiedzmy tak, jak każdy hodowca ma głowę, powinien myśleć, nie tylko bezmyślnie robić. A teraz no. Mamy okres już odbudowy w sumie gołębi dorosłych. Jaki to ma wpływ właśnie na odbudowę, właśnie, akurat w tym okresie odbudowy? Na odbudowę. Odbudowa teraz jest taka, że po prostu zaczyna się ten główny okres pierzenia. I właśnie przez podawanie tego, tam są naturalnego pochodzenia różne mikroelementy, witaminy, węglowodany, białka. Przez podawanie tego gołębi się pięknie pierzą i najwyższej jakości upierzenia, bo jak mają super zdrowie, to też jest super jakości upierzenie, powiedzmy, wytwarzają. Ale to jest taka podstawowa rzecz. Niektóre produkty chemiczne mają to do siebie, że jak się je podaje w takim okresie, potrafią zostawić ślad na pierzu. Ja to tak nazywam taki ochlis. Takie pręgi na tym zostają. Niektóre produkty mają taki wpływ na nowo powstające pierze, ale po tym się nigdy nie zdarzyło. Nigdy nie widziałem przypadku, żeby po podawaniu tego maceratu, żeby gdzieś był jakiś ślad na upierzeniu. Bo to po ciężkim, katastrofalnym locie też na pierzu zostają takie ślady, to są z przemęczenia tego, organizm zostawia ślad. Ale po podaniu tego maceratu nigdy się nie zdarzyło, żeby jakiś gołąb miał ślady takie na tym. Ja już tutaj tam trochę tego czasu upłynęło, proszę bardzo. Teraz zwykły wispumin baksa biorę. Tu chodzi o to, żeby to ususzyć jednocześnie, żeby dodatkowo jeszcze to, co jest zawarte, powiedzmy, w tym wispuminie, proszę. No, po wymieszaniu dokładnie tego, to ma za zadanie także osuszyć tą karmę, jeśli jest jeszcze lekko wilgotna, jednocześnie, proszę. I to jest postać gotowa do podania. Karmi się gołębie tyle, ile trzeba. Zależy, ile masz gołębi. Masz 10, czy na 10 tego, żeby się nie marnowało. 20, 20, 100 to 100. Chyba nie muszę tego hodowcom tłumaczyć. Matematyka to nauka ścisła, także można wszystko porównywać. Jeszcze raz mówię, że jak się zdarzy, że nieraz jak w słoiku tak gęściejszy się tak, bądź jakoś potrafi jakoś tak usiąść nieraz, troszkę tego aloesu dodać, soku, zamieszać tego. No. Ja to akurat też można jeszcze te drożdże browadzane, ale to jest tyle dobra w tym maceracie, że tak używam tylko tego wispuminu, czy tych suchych tych w celu jakiegoś tam osuszenia. To jest postać taka gotowa do podania. I tu gołębie mają praktycznie wszystko. Ja tu nie widzę potrzeby podawania jakichś niepotrzebnych dodatkowych rzeczy. Można podać w okresie tym martwym, polotowym. No, warto jeszcze podawać, aż gołębie nie skończą tego pierzenia. Bo póki to pierzenie, a szczególnie te ostatnie, te pióra, te uderzeniowe i tak dalej, to są bardzo ważne. I podawać, jak się skończy już pierzenie, można sobie tam przejść raz na tydzień, podać tak dodatkowo. Bo trzeba sobie zdać z tego sprawę, że w karmie są jeszcze różne inne tego. No, nie należy tam bez przesady, jak to się mówi, tego gołębia uszczęśliwiać na siłę, bo to już potem jest za dużo tego wszystkiego. Bo dzisiaj karmy są złożone z kombinacji tam iluś tam 20, iluś tam 30 różnych zbóż, nasion. A do tego przyjdzie jeszcze ten suplement w postaci tego maceratu i wispuminu. Gołębiowi więcej nie potrzeba. Kiedyś pan jeszcze też wspominał,
że to bardzo dobrze wpływa na jelita i na kał. Też. Że weterynarz tam dzwonił do pana, że bardzo dobre wyniki są. Hodowcy, którzy, jak ja im powiedziałem hodowcom, żeby na przykład zrobili sobie taką kurację tygodniową. Ja osobiście uważam, bo kuracja to jest leczenie. Ale to jest taka kuracja oczyszczająca. Przez tydzień czasu, przykładowo od poniedziałku do niedzieli. No i potem przed włączeniem głębi w pary, hodowcy, którzy to zrobili, a nie dowierzali mi, ja mówię, weźcie kał, gołębie na wymaz. Tylko kał z kilku tam miejsc w gołębniku, nie z jednego miejsca. Bo może się okazać, że tam w jednym miejscu będzie cacy, a w drugim będzie niebawem. I poszli do, zanieśli to wszystko do laboratorium weterynaryjnego. Po zbadaniu kału i wymazów lekarz mówi, ja tu nic nie widzę. Mówi do hodowcy, a co pan podawał? No, mówi, nic takiego. No, kolega mi tam taki macerat tego, no, kazał mi tam dać tego. A co to jest ten macerat? No, wie pan, no nie wiem, jak mam to panu powiedzieć. Panie, a jak to wygląda? No, wie pan, no taka breja, mówi tego, mówi, a mógłby pan to przynieść w słoiku, ja bym to zobaczył tego. No i hodowca mówi, dobra, nie ma sprawy. No, tam przyjeżdżając tego, wziął ten skład, tego, ten to zobaczył i mówi, po przeczytaniu tego wszystkiego, mój panie, mój toż to taka mała bomba biologiczna. Mówi, tak, mówi, ten kolega tak powiedział, że to jest taka mała bomba biologiczna. Dlatego mówię, że z niczym nie należy przesadzać. Tyle, ile trzeba, ale bez przesady. I też fajne. Powiedział ten lekarz weterynarii, że ja tu nie widzę potrzeby podawania czegokolwiek. Te gołębie są czyste. Mówi, ja nie widzę tu ani trichomaniat, ani kokcydii, ani robaków. Mówi, nie ma potrzeby, mówi, tym gołębie cokolwiek podawać. Ale hodowcy niektórzy mają to do siebie, że trzeba czy nie trzeba, bo tam kolega podał, to on też musi podać. Mimo tego, że nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, ale on podaje obligatoryjnie. Bo kolega podał. A ja nieraz mówię, jak mi tam kolega taki o takich rzeczach mówi, ja mówię, no słuchaj, a jak ci kolega powie, żeby się na krzoku powiesił, że pójdziesz powiesić na krzoku. No to trzeba myśleć troszeczkę. Po to Pan Bóg dał każdemu szare komórki, żeby z nich korzystał. Dokładnie. A jeżeli chodzi o zastosowanie miodów, bo to jest też ciekawe, bo tam jest sporo ileś miodów, bo litr spadziowego i wielokwiatowego. Właśnie miód to jest, ma bardzo silne właściwości asetyczne. A w historii Egiptu miód wchodził w skład między innymi substancji, które powiedzmy te konserwowały, powiedzmy, mumie. Ma bardzo silne właściwości aseptyczne, jednocześnie ma mnóstwo energii w sobie. No wiadomo, cukry najwyższej jakości, węglowodany i wiele, wiele jeszcze innych tych. Także połączenie tych wszystkich składników, jedno łączy się z drugim. I tak po kolei zamyka się koło. Dlatego mówię, tych rzeczy jest tyle, że nie należy już przesadzać z innymi rzeczami, bo to co za dużo, to świnia nawet nie chce. Rolnik by najlepiej powiedział, że jak świni się czegoś za dużo da, to na drugi dzień przychodzi, kura kaban leży, kura sztywny, kura w chlewiku. To samo z gołębiami, bez przesady. Bez przesady. Ja widzę tutaj troszeczkę na łyżce, a kurczę, pszczoły i osy do tego, kurczę, to widać, że do chemii mi nie leciały, ale tu, kurczę, widzę, rodzę tego. Powiem jako ciekawostkę, mam taką znajomą, panią Jolę Przekwas. Z mężem hodowali gołębi, to jest oddział Kowal. Już teraz zakończyli tą hodowlę, bo tam musiałbym dużo tłumaczyć. Ale hodowali tego, ja mówiłem i jeszcze raz to mogę powiedzieć, że jeśli się czysto to zrobi, jest potrzeba, to ma silne właściwości górne drogi oddechowe i tak dalej. Można samemu wziąć łyżkę, zjeść. To są same rzeczy, samo dobro. I ta pani Jola owego czasu dzwoni do mnie, mówi, że ja się pytam, co tam u nich słychać, tego, jak
No, wszyscy leżą chorzy. No jak leżą chorzy? Syn, synowa, mąż. Ja mówię, pani Jolu, a pani? Nie, nic nie jest. Mówi, ja skorzystałem z pana rady. Mówi, rano wstaję, biorę sobie łyżkę tego maceratu, zjem. Mówi, nic mi nie jest. Mówi, jestem zdrowy. Mówi, a oni leżą, kurwa. Mówię, powyciągani, mówi, kurwa, na łóżkach, mówi tego. To taki przykład na marginesie, tak pół żartem, pół serio, ale ja sam też z tego. Jak to się dobrze zrobi, to nie ma problemu nawet małemu dziecku na łóżeczce. Zalety wynikające ze stosowania produktu TurboMiś. Odbudowuje glikogen. Najwyższy poziom regeneracji. Obniża poziom zakwaszenia. Lepsza wytrzymałość i wydolność. A jeżeli chodzi o drogi oddechowe, jak to wpływa na gołębia? W tym jest właśnie wszystko. To właśnie na cały organizm. Także i na drogi oddechowe. Jak drogi oddechowe są zdrowe, jak gołąb w ogóle jest zdrowy, no to chyba nie ma jakiegoś sensu podawania mu cokolwiek na drogi oddechowe, skoro on ma zdrowe. Skoro jest w całości zdrowy, ma zdrowe drogi oddechowe, to nie ma potrzeby pchać się z czymś innym. No nie ma takiej potrzeby. Bo też są też ciekawe składniki, jak wyciąg z jeżówki purpurowej i wyciąg z brodaczki. Czym one się charakteryzują właśnie w diecie dla gołębi pocztowych? Brodaczka. Między innymi. Owego czasu, kiedy w czasie wojen żołnierze nie mieli dostępu do innych leków. Ratowali się właśnie przy pomocy tej brodaczki. To jest porost. To jest porost. Jeżówka purpurowa ma silne właściwości aseptyczne. Poza tym ona jest konserwowana też alkoholem, bo na alkoholu jest. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to było tego, bo odrobina alkoholu to tylko konserwuje to wszystko tego. Kompletnie gołębiowi to nie szkodzi. Alkohol ma też swoje działanie. Jeżówka purpurowa, dużo by o tym mówić. Stara medycyna ludowa sięgała po jeżówkę purpurową. A to, co wcześniej powiedziałem, żołnierze w czasie wojen ratowali się przy pomocy właśnie tych porostów, tego, bo to ma brodaczka, potocznie zwana jest brodą starca, bo to takie wiszące na gałęziach tego, mówią broda starca. Brodaczka ma właściwości aseptyczne, przeciwzapalne i działa praktycznie jak antybiotyk. Dlatego przy pomocy tej brodaczki okłady na rany, na zranienia, no jak to na wojnie, postrzały czy tego, a nie mieli dostępu do innych rzeczy. Więc z tego korzystamy. I to wszystko razem, te wszystkie rzeczy wymienione. Trzeba by po prostu zrobić analizę taką tego, to trudno mi w skrócie tak to wszystko wymieniać, bo każdy z tych składników ma swój, powiedzmy, jak to się mówi, swoje działanie takie dość poszerzone. A to wszystko razem, jak to mówią, zusammen do kupy, daje tą całość. Czyli bomba biologiczna. I to jest taka mała bombka biologiczna, tak pół żartem, pół serio, nie? Uważam, że hodowca, który to systematycznie stosuje, nie powinien mieć problemu z żadnymi sprawami zdrowotnymi u gołębi. Powiem od razu tak, macera to nie jest jakiś cudowny środek i panaceum na wszystko, a szczególnie środki pochodzenia naturalnego. To musi odrobinę potrwać. To nie jest tak, że da się jedną łyżeczkę i już się cuda dzieje. Nie ma na świecie Bożym takiego leku nawet. Nie ma. Wszystko trwa w czasie. Od 7 do 10 dni antybiotyk. To tak samo. Raz, drugi, trzeci, ale to jak się podaje, to już widać z dnia na dzień, jak się gołębie zmieniają. One zaczynają błyszczące oczy.
szkliste, błyszczące upierzenie. Zaczyna im się wszystkiego chcieć. Mają większą chęć do latania. To są takie wstępne, takie z obserwacji wynikające, takie głębie się w oczach zmieniają. One się prezentują, one potem błyszczą się całe, oczy, one mają oczy koło głowy. No tak jest mniej więcej z grubsza efekt podawania tego maceratu. No, każdy hodowca chciałby umieć utrzymać stado i każdego gołębia w jak najlepszym zdrowiu. Bo bez zdrowia, bez super zdrowia, nie ma super wyniku. Jak gołąb nie będzie w super zdrowiu, nie będzie miał super formy. A bez super formy nie będzie miał super wyniku. No, oczywiście to nie jest tak, że macerat się poda gamoniowi i gamoń nagle zmądrzeje. Czegoś takiego nie ma. No muszą być klasowe gołębie, a w ten czas hodowca jako trener tego stada, jak mu jeszcze to poda i tak dalej, go poprowadzi go do boju w odpowiedni sposób, efekt końcowy będzie wystrzałowy. No. Także to nie jest tak, że jak się poda macera, to od razu to będzie wszystko działać. Głupi gołąb stanie się mądrzejszy. Czy gołąb bez charakteru, to gołąb musi mieć charakter, musi mieć ten tak zwany mordant. Ja to kiedyś, jak na kursu konferencji kolegium sędziów chodziłem, to świętej pamięci Tomsik mówi. Ten charakter, ten mordant, ten widać, że ten gołąb wszystkiego mu się chce. To są nadzwyczajne gołębie, to są te wojowniki na trasach. A taki gołąb, który taki lelą po lelą, to choćbyś mu nie wiem co dał, choćbyś mu tym pędzelkiem smarował pod ogonie, to z gamonia nie zrobisz kuchnia superasa. To zapomnij o karabinu. No. Dokładnie. Tutaj kolega jeszcze coś... No, dlaczego to stworzyłem? Dlatego, żeby sobie pomóc w hodowli. Krótka odpowiedź, cóż tu będę wiedział. Jaki jest skład? No jest skład. Jest skład. 15 pozycji w grę wchodzą. Cebula biała, czerwona, czosnek, chrzan, buracki czerwone, miód wielokwiatowy, miód spadziowy, naturaliny, ocet jabłkowy, sok z aloesu, wyciąg z brodaczki, spirulina, algi morskie, suszony liść pokrzywy. Od razu przy tym powiem, że pokrzywa to jest królowa ziół. Liść babki lancetowatej, doskonale na górne drogi oddechowe działa. Wyciąg z jeżówki purpurowej. Jakie ma swoje korzyści zastosowanie działania? Już wspomnieliśmy, z grubsza. Można by na ten temat dużo mówić. Jeszcze. Też jakby ktoś miał jakieś pytania, to podamy no numer telefonu do pana Eugeniusza. Jakie ma korzyści po szczególnych okresach? Odbudowa, sezon lotowy, pierzenie. W sezonie lotowym dostarcza się, raz, że doprowadza się gołębia do super formy, po drugie dostarcza mu się właśnie te składniki, które organizm wyczynowy potrzebuje. Dobre jakości, białko, węglowodany, cukry proste, witaminy, mikroelementy z naturalnego pochodzenia. Pierzenie. Dobre jakości pierzenie. Jak jest gołąb w super zdrowiu, a dostarczy mu się składniki, to wyprodukuje najwyższej jakości upierzenie, a to się odbije w przyszłym sezonie lotowym. Jak gołąb się pięknie wypierze, dobrej jakości upierzenie wyprodukuje, odbuduje, no w przyszłym sezonie lotowym ma czym latać. Na jakie choroby pomaga? Trudno mi na tą chwilę powiedzieć na różne, bo ma tak zbawienny wpływ na ogólną zdrowotność gołębia, trudno mi powiedzieć tak selekcyjnie, na akurat na czym. Nie jest to panaceum na wszystko. Nie jest to panaceum, nie jest to lek jako taki. Bo lekiem jako takim to jest antybiotyk, który został stworzony w celu leczenia określonych, rozpoznanych chorób. A ten produkt pomaga hodowcy w utrzymaniu gołębi w super zdrowiu, w super formie. I o to właśnie chodzi. Jak hodowca przy pomocy tego sobie potrafi to zrobić,
to po co mu podawać antybiotyki, jakieś inne rzeczy? To jest niepotrzebne głębiowe. Górne drogi oddechowe. Powiem tylko ogólnikowo, tak ogólnie mogę powiedzieć. Po stosowaniu tego hodowcy zapomnieli w ogóle o chorobach. To można by powiedzieć tak pół żartu, pół serio, że praktycznie załatwia te sprawy, że utrzymuje gołębia w super zdrowiu, w super formie. Ma wpływ zbawienny na jakość i siłę układu odpornościowego i gołąb sobie sam potrafi z takimi rzeczami. Kto powiedział, że gołąb musi być cały czas sztucznie utrzymywany? Mnie osobiście takie gołębie nie interesują. No dokładnie. Jak ja muszę gołębia sztucznie utrzymywać cały czas. Komu ten produkt pomógł? Trudno mi teraz, bardzo dużo hodowcom. I w Polsce, i za granicą. Jeśli komuś to podawałem, to listy nie robiłem komu to tego. No bardzo, powiem ogólnie, bardzo dużo hodowcom. U nas w Polsce i za granicą. Jak już wcześniej wspomniałem. Kiedy podawać? Powiedziałem, wtorki, czwartki w okresie lotowym. W okresie takim spokojnym, kiedy jest tak zwany martwy sezon, bo to tak się potocznie mówi, martwy sezon po sezonie tym. Potem to już utrzymanie głębi w zdrowiu, żeby dostały to do tego, żeby odbudowały dobrej jakości upierzenie, bo to dobre upierzenie będzie potrzebne w przyszłym roku na sezon lotowy, bo jak będzie miał kiepskie upierzenie, no, to się odbije. Tak. Już teraz się pracuje przy gołębiach na sezon lotowy przyszłego roku. Jak się teraz tej roboty nie zrobię, to można sobie zapomnieć o jakichś pewnych, bo to nie ma co liczyć na cuda. Na internecie ogólnie dużo się pojawia maceratów, ale to nie są oryginalne chyba od pana. To nie są oryginały, tam jakieś kombinacje pozmieniane, okazuje się, że pododawali jakieś rzeczy. Ja się pod tym bym nie podpisywał, z tego względu, że ja nie sprawdzałem tego z tymi produktami, z którymi oni się tam włączali. Okazywało się, że gdzieś im się to zaczęło psuć w niektórych miejscach. No, to nie mój wpływ na to. Tutaj jest na pewno we współpracy z panem. To jest kuchnia według tej receptury, którą owego czasu wam podałem. Tak jest zrobione, skład jest na tym. Tak samo na etykiecie też skład jest, także. Ja jestem bardzo wielkim zwolennikiem natury. W ogóle jako człowiek też kocham przyrodę, naturę, zwierzęta i tak dalej. I też wspomnę, że od siebie polecam to każdemu hodowcy, któremu na sercu leży zdrowie jego stada, gołębi, a który także i nie mają za dużo tych pieniędzy na wydawania tych różnych fiksumaksów. Bo widzicie, tutaj proste rzeczy, ja tu jako dodatek do tego maceratu. No ale nieraz widzę na tym, jak jest reportaż od jakiejś hodowli, to cały stół jest obstawiony różnymi buteleczkami i puszeczkami. Ja nieraz się zastanawiam, czy w ogóle oni wiedzą, że tydzień ma 7 dni i czy gołębie pamiętają jeszcze, jak smakuje czysta woda. Pokażemy gołębie, jak wyglądają? Oczywiście. Na tą chwilę tak wygląda. Tu koledzy zrobili dobrą robotę, bo bardzo ładnie tutaj skład jest ładnie, wszystko tego. W bardzo ładnym, estetycznym opakowaniu szklanym. No i przede wszystkim praktycznym, bo jest hermetyczny. Tak. To przechowywać to należy w jakimś chłodnym miejscu, ciemnym, chłodnym miejscu. Nie należy zagotowywać, bo wiele tych produktów by uległo degradacji. Naturalne tego, w chłodnym miejscu wystarczy, nie ma problemu z przechowaniem tego. No.